dobry. Serdecznie witamy wszystkie osoby śledzące nasz kanał na YouTubie. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność odwiedzić dwa gospodarstwa, których właściciele postanowili zainwestować pieniądze w nowoczesne technologie. Będą to technologie, które nie tylko mają poprawić zdrowotność krów, ale przede wszystkim też usprawnić życie, funkcjonowanie i pracę ludzi na oborach. Przejdziemy na halę udojową, gdzie przedstawimy pierwsze urządzenie dotyczące udoju krów. Aktualnie znajdujemy się na terenie gospodarstwa Paul Polska, na którym właśnie właściciel zdecydował, że zainwestuje pieniądze w dwa systemy poprawiające pracę na hali udojowej, a mianowicie system automatycznych szczotek do mycia strzyków i stymulacji tych strzyków przed dojem oraz system ADF, czyli system dezynfekcji zarówno kubków, jak i strzyków po doju. Towarzyszy nam kierownik i główny zootechnik tego gospodarstwa, a więc Dominik Wojciechowski. Witam Dominik, cześć. Odpowie nam na kilka pytań. Najważniejsze pytanie, od kiedy system funkcjonuje i czy jesteście z niego zadowoleni? System funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku i od razu można powiedzieć, że jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Na to zadowolenie składają się dwie rzeczy, mianowicie oszczędność pracy w hali udojowej. Pracownicy wykonują 1/3 dystansu, który pokonywali przedtem. Druga sprawa to jest przede wszystkim powtarzalność. Chyba najistotniejsze, nie? Tak, odchodzi zupełnie ten czynnik ludzki, czyli nie wszystkie strzyki zdezynfekowane, nie wszystkie krowy stymulowane, nie wszystkie aparaty zdezynfekowane. Także tutaj przede wszystkim powtarzalność. No zacząć należy od tego, że przed instalacją tych systemów somatykę mieliśmy już pod kontrolą, tak? Czyli nie było to rozwiązanie na całe zło, jak niektórzy błędnie myślą, że instalując system po prostu od razu poprawią... Nie było też instalowany po to, że był, krótko mówiąc, bałagan, tylko był to system montowany po to, aby wskoczyć na wyższy level. Tak jest. Przede wszystkim chodziło o to, żeby utrzymać te same wyniki, Bez takich nakładów pracy. Tak, czyli do tej pory nasi pracownicy podchodzili do każdej krowy 5 razy, tak? Czyli był to kubek, ręcznik, aparat, dezynfekcja aparatów i dip. Tak jest. W tym momencie są to 2 podejścia, szczotka, aparat. Resztę robi już automat. Czyli klienci nie muszą obawiać się, którzy zdecydowaliby się na założenie tego systemu, nie muszą obawiać się tego, że założenie tych szczotek wydłuży dój. Tutaj mamy wręcz efekt odwrotny, tak? Nie. Skrócenie doju. Tak, tutaj ten czas pomiędzy wejściami jest praktycznie zminimalizowany do najkrótszy, jaki da się zrobić w tym momencie. Tak, czyli jedynym czynnikiem limitującym czas doju jest w tym momencie sam udój krów, czyli sam proces oddawania mleka. Który dzięki tej dobrej stymulacji też odbywa się szybciej tak naprawdę niż przy zwykłej ręcznej stymulacji strzyka. Tak jest. Tutaj wszystkie parametry są tak ustawione, żeby ten mechanizm oddawania mleka był optymalny. Jasne. Jeszcze tylko jedno takie szybkie pytanie. Jak często szczotki muszą być wymieniane w takim urządzeniu? Przy tej ilości krów, przy tym obciążeniu, to jest około 2 tygodnie. 2 tygodnie. Przy dojeniu krów ilość? No w tym momencie około 1000 przechodzi przez skalę udojową, tak? Ja myślę, że wszystkie informacje nie będziemy rozwijać zbyt mocno tematu, żeby nie znudzić towarzystwa. Myślę, że zainteresowaliśmy ludzi wystarczająco, tych, którzy są zainteresowani danym tematem. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Podziwiamy za wyniki. Jeszcze tylko jedno. Jaka jest teraz somatyka z mleczarni? No ostatnie wyniki były na poziomie 140. Nic więcej, nic nie trzeba mówić. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Kolejnym obiektem, który dzisiaj odwiedzamy, jest gospodarstwo rodzinne pana Tomasza i Ani Wawrzyniaków. Jest to typowe gospodarstwo rodzinne, gdzie cała obsługa spoczywa na barkach Tomka.
i Ani. Oni zajmują się przede wszystkim tutaj hodowlą bydła mlecznego, ale także bydła pasowego, a do tego obsługą bardzo dużej ilości pola. W związku z tym niestety napotykają na podstawowy problem, jaki istnieje w takich gospodarstwach rodzinnych, czyli chroniczny brak czasu. Dlatego właśnie Tomek zdecydował się na zainwestowanie pieniędzy w robota zakarmiającego, aby odciążyć po prostu swoją pracę i swój, uzyskać trochę czasu wolnego, który pozwoli mu po prostu zadziałać w polu, a nie tylko w oborze. Tomek, od kiedy już robot funkcjonuje mniej więcej? 2 lata. W czerwcu mija 2 lata, od kiedy u nas pracuje. Tak jak Kuba mówi, dużo czasu mi to zaoszczędziło przy codziennej pracy przy żywieniu. Powiedz mi, podstawowe problemy, jakie napotkaliście przy montażu i przy instalacji tego robota, co było największym problemem? Problemem największym było, trzeba dostosować wszystkie stoły paszowe do wózka, do robota, który jeździ. No bo wiadomo, on nie zada w żadne koryto, podwyższone musi być płaski stół paszowy. Musi być płaski stół. A ścieżka, którą wyznaczaliście, którą jedzie? No ścieżka, jak stoły paszowe były dobrze wylane, trasy porobione, no przez pierwsze 3-4 miesiące trochę był problem z dopasowaniem, dobrym napisaniem wszystkich tras. Jasne. Tam potrafił się gubić. Ale to zostało opanowane i teraz już... Okay. Z tych takich podstawowych rzeczy, które na pewno interesują ludzi, jak często kuchnię uzupełniasz? Ile dni wolnych uzyskujesz po załadowaniu kuchni? Ile masz dni spokoju, że nie musi cię interesować koryto krów? Ja ze względu na to, że miałem bardzo mało miejsca na dużą kuchnię paszową, mam małą i maksymalnie jestem w stanie zmieścić na 2 dni. Ale to już muszę tak upchać, żeby na 2 dni się zmieściło. Na 2 dni. Ale ze względu na to, że tak tu chodzę po podwórku, ja zapełniam, nie ma problemu. Raz dziennie zapełniam, nie? Nie ma problemu. I to wygodniej sprawia. I nie ma żadnego problemu. Nie ma problemu. Okej, okay. I mniej więcej plusy podstawowe robota, poza zaoszczędzeniem czasu i 2 dni zyskujesz no dla mnie siebie? Najważniejsze to, że zaoszczędzam czas. Gdzieś załadunek mnie tam trwa gdzieś pół godziny do 40 minut. Czyli I niezależnie kiedy, o której godzinie. To jest najważniejsze. Jasne. Że nie ma, że jest koryto puste i szybko muszę mieszać, a tu trzeba pracę w polu wykonywać. Jasne. Ilość, ile razy wyjeżdża robot mniej więcej? Na całe stado 330 sztuk wyjeżdża 26 razy. Dziennie. A krowy gdzieś mniej więcej 5-6 razy dziennie. Są zadawane. Nie? Ilość niedojadów, która pozostaje? Bardzo mała. To czyli jest tam, strat nie ma praktycznie żadnych. Nie ma żadnych. Okej. Okay. Myślę, że to główne informacje. W razie pytań zawsze możecie zadać pytanie na stronie internetowej. Dziękujemy. W krótkim spocie pokażemy, jak funkcjonuje cały robot i kuchnia. Dziękujemy. Dziękuję.